Temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to trzymaj się niewidzialnego tak, jak gdybyś go widział. Oczywiście będzie to historia Mojżesza, ale opowiedziana może troszkę od innej strony, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Kiedy czytamy początek drugiej księgi Mojżeszowej, czytamy o dziejach Izraela, który znalazł się w Egipcie za czasów Józefa. Ale oczywiście historia biegła dalej. Potem czytamy, umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, także było ich pełno w całym kraju. Widzimy tu Boże błogosławieństwo, które było nad jego ludem. Oni się rozrastali, rozmnażali. Te słowa, które tu są użyte, to są te same słowa, które są użyte na początku w Biblii, w pierwszej Mojżeszowej, że właśnie bądźcie płodni, czyńcie sobie ziemię poddaną, rozmnażajcie się i napełniajcie ją. Ale w którymś momencie ta historia gwałtownie zmienia bieg. Druga Mojżeszowa 1:8 czytamy: tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Co to znaczy nowy król? Wszystko wskazuje na to i będę chciał wam pokazać tak dzisiaj od strony historycznej, że to król, który rozpoczyna nową dynastię. To nie jest zwykły kolejny król z jednej tej samej dynastii. Ta dynastia, ten król dystansuje się od Józefa związanego z poprzednią dynastią. Nie uznaje go, nie uznaje jego roli, jego zasług dla Egiptu. On nie zna Józefa. Oczywiście próbujemy umiejscowić też w czasie te wszystkie wydarzenia, które są tu opisane, a Słowo Boże pozwala nam to umiejscowić w czasie bardzo dokładnie. Czytamy 1 Królewska 6:1. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w 4 roku, a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Pana. Więc mamy tutaj umiejscowione w czasie wyjście synów Izraela z Egiptu, 480 lat po tym, jak Salomon zaczął budować świątynię Pana. Według historyków Salomon zmarł w 930 roku przed naszą erą. Tu jest podane źródło. Brat Erwin Thiele napisał taką książkę Tajemnicze liczby hebrajskich królów. On podjął się zadania zsynchronizowania historii biblijnej z historią świecką, liczoną według pewnego punktu odniesienia w czasie. Dlatego, że jak czytamy historię biblijną, tam jest zawsze, że w którymś roku króla judzkiego król izraelski rozpoczął i odwrotnie. Także brat Edwin Thiele podjął się i zsynchronizował właśnie panowanie królów ze świecką historią liczoną według jednego punktu odniesienia. Salomon rządził 40 lat samodzielnie i 4 lata współrządził ze swoim ojcem Dawidem, także 4. rok panowania Salomona, wliczając współrządy z Dawidem, to 970 rok przed naszą erą. Tu jest źródło, brat William Shee, taki znaczący naukowiec adwentystyczny, napisał też książkę na ten temat. 970 rok przed naszą erą to początek budowy świątyni. 480 lat później, wcześniej znaczy, Izrael wyszedł z Egiptu, czyli był to rok 1450 przed naszą erą. To jest biblijna data wyjścia z Egiptu i jest to w czasie 18 dynastii. Dlaczego to jest takie ważne? Zaraz zobaczymy, czym była 18 dynastia. Ale mówimy tutaj o życiu Mojżesza, jak Bóg pokierował życiem Mojżesza, żeby znalazł się w odpowiednim momencie historii, w odpowiednim miejscu, żeby wykonać Boży plan. Druga Mojżeszowa 7:7 czytamy: a Mojżesz miał 80 lat, a Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z Faraonem. Mojżesz urodził się więc w 1530 roku przed naszą erą, 80 lat przed wyjściem z Egiptu, które miało miejsce w 1450. 1530 rok przed naszą erą to czas urodzenia Mojżesza. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad jedną rzeczą. Prawda? Bo proszę. Reformacja. Reformacja, ale z tego wieku. Taka ciekawostka. Mojżesz, na Mojżesza jest wydany wyrok śmierci i musi być ukrywany. Aaron jest 3 lata, jako dziecko, Aaron jest 3 lata starszy
Nie zastanawiało was nigdy, dlaczego nikt nie czyha na życie Aarona? Dlaczego nikt nie troszczy się o to, że trzeba go ukrywać? No? Tylko 3 lata różnicy. Jak to się stało? Czytamy właśnie, wracając do tego, tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. I musimy coś wiedzieć na temat 18 dynastii, żeby zrozumieć całą tą układankę, że ona ma głęboki sens. I że Bóg kierował tymi wydarzeniami, że one się w taki sposób potoczyły. W czasach przed narodzeniem Aarona Egiptem rządzili Hyksosi. W języku egipskim to znaczy władcy obcych krajów. Była to 15 i 16 dynastia, która kontrolowała między innymi 17, tebańską lokalną dynastię egipską. To są może dla pasjonatów historii informacji, ale jest tutaj, myślę, coś ważnego. Hyksosi byli tak naprawdę najeźdźcami. To nie była rdzenna ludność egipska, którzy podbili Egipt i jego rdzenną ludność i panowali nad Egiptem przez ponad 100 lat. Tutaj dane historyczne się troszkę różnią, ale około 1670 do około 1550 przed naszą erą. Dlaczego to było ważne? Bo Hyksosi byli ludem na wpół semickim, na wpół azjatyckim, w przeciwieństwie do Egipcjan, którzy byli Hamitami, czyli potomkami Hama. To byli zupełnie inne ludy, o zupełnie innym pochodzeniu i historii. Oni byli bardzo blisko, o wiele bliżej do Izraelitów im było, niż do Egipcjan. Oni oczywiście przejęli pewne elementy kultury egipskiej, podbijając Egipt, ale byli to w Egipcie obcy ludzie. To jest fragment mapy Egiptu. Oczywiście jest tam pokazana również ziemia Goszen. To jest zdjęcie satelitarne i widać tutaj żyzność Delty Nilu. Cała okolica obok to jest ta żółtawa pustynia, ale tu jest zielona Delta Nilu, która kwitnie życiem. I tam jest ziemia Goszen, w najżyźniejszej części kraju. Tam Józef zadbał o to, żeby jego rodzina była umiejscowiona. Za czasów Hyksosów Izraelowi dobrze powodziło się w Egipcie, dlatego że oni byli pobratymcami najeźdźczych półsemickich Hyksosów. W żyznej ziemi Goszen, mając doskonałe warunki do życia i Boże błogosławieństwo, stali się potężnym ludem. I teraz co się dzieje? Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Historia potoczyła się dalej i ta rdzenna ludność egipska, która była podbita przez Hyksosów, przez ponad 100 lat znosiła tych obcych władców, ale tam narastał bunt. Na południu Egiptu była ta 17. tebańska lokalna dynastia egipska i oni postanowili po prostu zrzucić jarzmo najeźdźczych Hyksosów. Na południu władcy 17 dynastii tebańskiej, właśnie rdzenni Egipcjanie z Górnego Egiptu, wzniecają powstanie przeciw Hyksosom i wypędzają ich z Egiptu. To powstanie idzie z południa na północ. W końcu przejmują władzę także nad Dolnym Egiptem i ziemią Goszen, w której mieszkają Izraelici. I jak myślicie, skoro wypędzają znienawidzonych półsemickich Hyksosów, jak będą traktować Izraelitów? Oczywiście, oni będą ich traktować jak wrogów. To są pobratymcy, ci, którzy właśnie kolaborowali z tymi najeźdźczymi, obcymi, nieegipskimi Hyksosami i trzeba się ich pozbyć. Amos I to jest wielki wyzwoliciel Egiptu. Jest uważany za założyciela 18 dynastii, która zjednoczyła na nowo Górny i Dolny Egipt. To on jest tym wyzwolicielem spod dominacji Hyksosów. Amos, znaczy zrodzony z Boga Księżyca, przywraca własność ziemi ludowi egipskiemu, bo jeżeli pamiętamy, co zrobił Józef, kiedy Egipcjanie już nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić za zboże, musieli ziemię swoją oddać i ziemia stała się własnością Faraona. Amos mówi, dość z tym,
Lud egipski ma dostać z powrotem ziemię. Czyli widzimy, że ta historia się tak potoczyła, że ci ludzie już mieli dość tych poprzednich władców, poprzednich praw. Nie, teraz Egipcjanie, rdzenni Egipcjanie, my będziemy górą. Także Amos cofa te dekrety, które Józef zarządził w Egipcie wiele wieków wcześniej. Znaczy może nie tak wiele wieków, ale dość sporo wcześniej. I co ciekawe, ten król z nowej dynastii mówi w ten sposób. Rzekł on do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Jak to się stało? Dlatego, że Izraelici w ziemi Goszen mieli idealne warunki, mieli też wsparcie pobratymczych Hyksosów, także im było bardzo dobrze i rozrośli się w wielki naród. I ci rdzenni Egipcjanie, którzy wypędzili Hyksosów, ale został im cierń w oku, zostali im Izraelici na ich ziemi, którzy byli potężni i teraz oni czego się obawiali? A co jak ci Hyksosi wrócą? Ci Izraelici, ich pobratymcy, którzy w takiej komitywie fajnie sobie żyli za ich czasów, obrócą się przeciwko nam. I to jest polityczne tło, historyczne tło tego, że król egipski faraon zaczął podejmować działania przeciwko Izraelowi. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. To są wszystko rzeczy, które współczesna archeologia pokazuje jak na dłoni. To jest fragment grobowca jednego z władców tebańskich, jakiegoś wezyra Rekmira, który pokazuje właśnie niewolników, którzy pracują przy wyrabianiu cegieł. To są oczywiście powiększenia też pewnych fragmentów. Jest staw, są cegły, jest glina, także to zostało upamiętnione nawet na tych relifach, na grobowcach władców Egiptu. Również odkopano takie magazyny zbudowane z cegieł, które najprawdopodobniej zostały zbudowane przez Izraelitów. Ale historia toczy się dalej. Na tron wstępuje Amenhotep I. To są lata 1553-1532. I on posuwa się o krok dalej w stosunku do Amosa. Jego imię znaczy Amun, czyli Bóg, jeden z bogów egipskich, jest usatysfakcjonowany. I co jest ciekawe, jeżeli popatrzymy w których latach on rządzi, oczywiście to są dane według chronologii biblijnej przygotowanej przez adwentystycznych uczonych. Jak zobaczycie w książkach historycznych, zobaczycie, że te daty się trochę różnią, ale źródła świeckie, historyczne też się różnią i to nieraz o ładnych 20-30 lat w pewnych okresach władców. Ale to jest według tej chronologii biblijnej. Amenhotep I rządzi do roku 1532. Aaron urodził się w 1533 roku, 3 lata wcześniej niż Mojżesz. Czyli on urodził się za czasów Amenhotepa I, za czasów faraona ucisku. Amenhotep I to był ten, który zaczął właśnie ucisk Izraela, który zaczął te roboty pańszczyźniane. Nie Amos, tylko Amenhotep I. To jest faraon ucisku. Wtedy jeszcze, kiedy urodził się Aaron w 1533 przed naszą erą, jeszcze nie obowiązywał dekret śmierci. Jeszcze był czas Amenhotepa I, tego faraona ucisku, który chciał uciskiem pognębić Izraela. Ale to, jak czytamy, nie dało żadnego efektu i jeszcze bardziej się mnożyli. Więc troszkę czasu upłynęło, przyszedł następny władca i następny władca stwierdził, że on musi bardziej radykalne kroki podjąć. Faraon dekretu śmierci to Totmes I, który rządził w latach 1532 do około 1508, ta data nie jest pewna. Totmes zrodzony z boga Tota, ta końcówka Mes, ona jest podobna Mouses, to właśnie znaczy w języku egipskim zrodzony z.
Wtedy Faraon nakazał całemu swemu ludowi, każdego chłopca, który się urodził Hebrajczyku, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Totmes I był okrutnym władcą. Nawet historia świecka sprawozdaje, w drugim roku swego panowania, czyli w 1530 przed naszą erą, dokładnie wtedy, kiedy urodził się Mojżesz, mamy sprawozdanie ze świeckiej historii, że kazał powiesić głowy zabitych przez siebie wrogów na barce królewskiej, którą płynął wzdłuż Nilu, żeby pokazać wszystkim, jak on rozprawia się ze swoimi wrogami. Także był bardzo okrutnym władcą i on postanowił, Totmes I postanowił właśnie wdrożyć plan eksterminacji Izraela. Narodzenie Mojżesza. Czytamy, a pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. To był czas, kiedy już obowiązywał dekret śmierci na noworodków. Ten dekret śmierci obowiązywał tylko nowonarodzonych, dlatego Aaron nie musiał się martwić, bo on narodził się jeszcze zanim zaczął obowiązywać dekret śmierci. Ale tu znowu następuje pewien przełom. Gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. Jak myślicie, jak daleko mogła pójść matka Jochebed, matka Mojżesza z tym koszykiem? Daleko od miejsca, gdzie mieszkała? Raczej nie. To by nas nie dziwiło, prawda? Nad Nilem położyła tam to dziecko. Oczywiście, żeby było w takim miejscu, gdzie nie będzie go słychać, jak będzie płakać. To są okolice Nilu właśnie. Tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Gdzieś właśnie w ziemi Goszen to jest delta Nilu, czyli te różne odnogi przepływają. To jest właśnie sitowie, także to wszystko wygląda dzisiaj tak, jak wyglądało tysiące lat temu. Ale co jest ciekawego? I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. No i teraz pytanie zagadkowe. Jak myślicie, jak daleko od swojego pałacu szła się kąpać córka Faraona? Niedaleko. A czy nie wydaje wam się to dziwne, że niewolnicy prześladowani mieszkali tak blisko pałacu, bo mówiliśmy, że Jochebed nie szła daleko z tym koszykiem, a córka Faraona nie szła daleko, żeby się kąpać. No myślę, że po tej samej stronie Nilu mieszkali. Co jest ciekawe, to jest rekonstrukcja pałacu, który archeologia odkryła. Brat William Shee, nasz adwentystyczny uczony taki z taką pasją historyczną, on zanim jeszcze została odkryta ten pałac, on mówił, gdzieś tam ten pałac właśnie w ziemi Goszen, on tam musi być. Tylko jeszcze go nie odkryto. I odkryto go w końcu. I tak on, to jest rekonstrukcja, tak on wyglądał. Nie wiem, aha, dobrze, tu jest. Widzimy tutaj taką rampę, po której rodzina królewska schodziła do Nilu. Tu jest taka ścieżka. Oczywiście to jest pewna rekonstrukcja, ale taka rampa właśnie, po której rodzina królewska schodziła do Nilu. Dlatego, że Nil był jednym z bóstw egipskich i po prostu codziennie Faraon przychodził nad Nil. Pewien obrząd jako najwyższy kapłan Egiptu tam pełnić. Ale co jest ciekawe, tutaj wzdłuż murów była droga, która była dostępna dla każdego. I przy plagach widzimy, że Mojżesz spotyka się z Faraonem w różnych okolicznościach. Część z tych spotkań ma miejsce właśnie tutaj, gdzie przecinają się drogi Faraona, który schodzi do Nilu, i tutaj Mojżesza z Aaronem, który na tej publicznej drodze, którym każdy mógł chodzić, stał i tam się spotkali z Faraonem. Oczywiście część tych spotkań miała miejsce w drugim pałacu Faraona. Tego nie ma na tym zdjęciu. Tam w głębi dalej był drugi pałac, o wiele większy. I tam następowała druga część, znaczy tych spotkań Faraona
kiedy Mojżesz, z Mojżeszem, kiedy podchodził Mojżesz, żeby z Faraonem rozmawiać. Ale czytamy, że właśnie Miriam, która tam była, poleciła tej córce Faraona, że ona jej znajdzie mamkę, która wychowa. To były czasy, kiedy nie było mleka z butelek, więc chcąc wykarmić dziecko, trzeba było mieć matkę karmiącą. Nie można było z butelki karmić. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Jest pewna taka gra słów trochę, bardzo podobne są greckie słowa, przepraszam, egipskie słowo i hebrajskie, które znaczy, ja już zapomniałem teraz, jak to słowo dokładnie brzmi, ale to jest ta końcówka, jak jest Moses, po angielsku Mose, Masa i Mose chyba. To są te podobne słowa i w języku egipskim to znaczy zrodzony z, a w języku hebrajskim wyciągnięty z. Więc nawet mówiąc wyciągnęłam go z wody, prawdopodobnie to sugeruje, że to imię Mojżesz zasugerowała Jochebed, dlatego że wyciągnęłam go z wody, to pochodzi od tego rdzenia hebrajskiego, a nie egipskiego. Ale to jest może taki mniej istotny szczegół. Tu na zdjęciu tak wygląda, jakby to był chłopiec, którego dopiero co odstawiono od piersi, ale wszystko wskazuje na to, że Mojżesz był jednak starszy, miał około 12 lat, kiedy został oddany na dwór córki Faraona i Jochebed miała czas, żeby ukształtować w nim po prostu ufność do Boga. To jest bardzo ciekawy wykres, może na początku wydaje się dosyć trudny, ale on nam pomoże zrozumieć, dlaczego Mojżesz trafił w odpowiednie miejsce w czasie. Bóg tak pokierował wydarzeniami, że była możliwość, że Mojżesz może zostać przyszłym faraonem. Co tutaj widzimy? To jest egipska 18 dynastia. Tu jest założyciel Amos, o którym mówiliśmy, jego syn Amenhotep I, który był faraonem ucisku, jego żona, która miała też na imię Amos, to była córka króla Amosa I. Amenhotep I umarł bezdzietnie, więc jedyną w rodzinie królewskiej została, z królewskiego rodu została Amos, córka właśnie Amosa I. I nie było w rodzinie królewskiej mężczyzny, który by mógł przejąć tron. To, co jest ciekawe tutaj, na żółto to są osoby, które były z rodu królewskiego od pierwszego tego protoplasty 18 dynastii Amosa I, a na zielono, zieloną obwódką są osoby, które były faraonami. I widzicie, co tu się dzieje. Amos była z rodu królewskiego, ale została ożeniona z Totmesem I. To jest właśnie faraon dekretu śmierci. On był z rodu kapłańskiego i został ożeniony. Także on został faraonem nie dlatego, że pochodził z rodu królewskiego, ale dlatego, że wrzenił się w rodzinę królewską. I z tego związku powstał, narodziła się Hatszepsut. Też kobieta. I co jest ciekawe, jest tu na zielonej obwódce, ona również była faraonem, ale dalej nie ma męskiego potomka. I teraz co się dzieje? Totmes I miał konkubinę, z którą miał Totmesa II, czyli z innej żony, czy to jest konkubinę, miał drugiego syna. I tego jego syna ożeniono z Hatszepsut. Żeby znowu on mógł być faraonem, Totmes II musiał się wrzenić w rodzinę królewską. Z kolei właśnie Hatszepsut z Totmesem I mieli tylko córkę jedną, Nefrurę. I Totmes II też poszedł w ślady ojca, miał konkubinę, z którą miał Totmesa III, który również został faraonem i nie był z linii królewskiej. Więc mamy tutaj trzech Totmesów, którzy tak naprawdę zostają władcami tylko dlatego, że wrzenili się w rodzinę królewską. A w rodzinie królewskiej mamy trzy pokolenia, gdzie są tylko córki. Teraz łatwiej nam jest zrozumieć, dlaczego tak bardzo pragnęli tam mężczyzny.
I co jest ciekawe, ci ludzie naprawdę wierzyli w swoich bogów, więc jak Hatszepsut zobaczyła, i prawdopodobnie tak to było, to jest trochę moja wyobraźnia, że kiedy zeszła do tego Nilu od blasku wschodzącego słońca, zobaczyła tą łódeczkę, w której był Mojżesz, ona potraktowała to jako dar od Boga. I chociaż brzmi to jak bajka dla dzieci, to tak to faktycznie było. Ci ludzie brali na poważnie, to jest dar od Boga. I tam dwóch bogów jakby dało ten dar, jeżeli to tak było, bo Egipcjanie mieli trójkę bogów słońca. Był Bóg słońca wschodzącego, zachodzącego i takiego w środku dnia. I prawdopodobnie ten Bóg wschodzącego słońca tak w jej odczuciu oświetlił promieniami odbijającymi się od tego boga Nila tą łódeczkę i to był dar od Boga. Także tak wyglądała rodzina królewska i tu było wielkie pragnienie, żeby był syn. Co jest ciekawe, Hatszepsut rządziła w latach 1504-1482 i była córką Totmesa I, tego faraona dekretu śmierci. I tym bardziej wygląda to dziwnie, jeżeli wcześniej rozważaliśmy to, że Totmes I był tym, który wydał dekret śmierci na dzieci hebrajskie, a tu nagle jego córka przychodzi i mówi, to jest chłopiec hebrajski, zrobię go królem, tata się ucieszy. Jak pasuje wam to? Nie pasuje, nie? Coś tu nie gra, jak bajka dla dzieci, a jednak. Hatszepsut, jej imię znaczy najwybitniejsza ze szlachetnych kobiet, dlatego że po śmierci królowej Amos Hatszepsut była jedyną, która miała królewską krew. Kiedy Amos zmarła, jej matka była jedyną osobą, która miała królewską krew. I co ciekawego w tym wszystkim? To jest malowidło z jednego z grobowców i to jest właśnie królowa Amos i Totmes I. Co jest ciekawe? Królowa Amos urodziła Totmesowi I mu czwórkę dzieci. Jednakże trzej synowie zmarli i jedynym żyjącym dzieckiem w rodzinie królewskiej pozostała Hatszepsut. Tak mieli zwyczaj Egipcjanie przedstawiać, że faraona przedstawiano gdzieś tak średnio dwa razy większego niż wszystkich. Tu jest ich córka Hatszepsut. I teraz spróbujcie się wczuć w tą sytuację Totmesa I, który stracił trójkę synów, swoje nadzieje na kontynuację dynastii, została mu tylko jedna Hatszepsut. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi Hatszepsut i mówi, tato, tego chłopaka dostałam od Boga. Od Boga Nilu, od Boga Słońca. Jak myślicie? Co by zrobił Totmes I? No właśnie. Kochanie, dla ciebie wszystko. Tylko ty mi zostałeś na świecie. Jeżeli to rozumiemy, to tło historyczne, widzimy, jak Bóg przygotowuje pewne warunki do tego wszystkiego. Hatszepsut prawdopodobnie była jeszcze nastolatką, kiedy znalazła Mojżesza w łódeczce z trzcin. Kiedy jej ojciec Totmes I zmarł w około 1508 roku, stała się królową i żoną Totmesa II. Tego właśnie, który był zrodzony z konkubiny przez Totmesa I. Mojżesz miał wtedy około 22 lat. I tutaj zaczynają się ścierać pewne dwie grupy. Za chwilę to zobaczymy, bo co się okazuje? Wszyscy ci Totmesi, oni byli z rodzin kapłańskich. I te rodziny kapłańskie chciały mieć wpływ na to, kto będzie faraonem i dlatego wrzeniali w rodzinę królewską kolejnych członków swojej kasty kapłańskiej, żeby oni byli faraonami. Totmes II, syn Totmesa I z konkubiną, nie był z królewskiego rodu. Rządził bardzo krótko, około 4-5 lat, współrządząc ze swoją na wpół siostrą Hatszepsut. Czytamy w liście do Hebrajczyków o Mojżeszu, bo w tym wszystkim, w całej tej historii wpleciony jest Mojżesz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Miał niepowtarzalną okazję zostać Faraonem. Forsowała to Hatszepsut,
I miała poparcie do pewnego, no póki żył Totmes I, dla swojej ukochanej córki prawdopodobnie był gotowy zrobić wszystko. Nawet tego Hebrajczyka, który kazał pozabijać, posadzić na tronie. My nie potrafimy zrozumieć tego, bo jest to jak bajka dla nas. Ale musimy rozumieć, co to znaczyło być faraonem w Egipcie. Faraon był jednocześnie najwyższym kapłanem każdej świątyni Egiptu. To był oficjalny tytuł każdego faraona. Do jego obowiązków należało budowanie świątyń i pomników upamiętniających jego własne osiągnięcia i oddających chwałę bogom oraz odprawianie ceremonii religijnych. I tego nie chciał Mojżesz. Mojżesz, przyjmując tytuł faraona, musiałby być wprowadzony przez kapłanów we wszystkie tajniki religii egipskiej i bogów Egiptu, którym jako najwyższy kapłan musiałby służyć. Co ciekawe, kapłani egipscy nie służyli ludowi egipskiemu, ale służyli bogom Egiptu. Ja myślę, że brat Szkopiński ma tutaj większą wiedzę znacznie niż ja na ten temat, ale to jest ciekawostka, którą wyczytałem, czytając właśnie na ten temat. Taka była ich rola. Oni służyli nie ludowi, ale bogom Egiptu. Mojżesz tego nie zaakceptował, bo trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Przez matkę był wychowany, żeby trzymać się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. To jest fragment z mojej... z książki ulubionej mojej chrześcijańskiej autorki Patriarchowie i Prorocy, niesamowicie pisze o tej historii Mojżesza. Zgodnie z prawem Egiptu, wszyscy, którzy mieli wstąpić na tron faraonów, musieli stać się członkami kasty kapłańskiej. Mojżesz więc, jako prawowity następca tronu, miał zostać wprowadzony w tajemnice religii tego kraju. Obowiązek ten powierzono kapłanom. Jednak choć Mojżesz był gorliwym i niestrudzonym uczniem, i zobaczcie niesamowitą rzecz. On uczył się tych wszystkich rzeczy o bogach Egiptu i jak zdawał egzaminy, to myślę, że miał same szóstki. Ale on w to nie wierzył. Ale co jest ciekawe, on uszanował to, że kazano mu się tego uczyć, on się tego nauczył, ale on tego nie przyjmował. Choć Mojżesz był gorliwym i niestrudzonym uczniem, nie udało się go skłonić do uczestniczenia w kulcie bożków. Straszono go utratą korony i ostrzegano, że zostanie wydziedziczony przez księżniczkę, jeśli będzie uparcie trwał przy swojej hebrajskiej wierze. On był jednak niewzruszony w swym postanowieniu oddawania czci tylko jedynemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. Dyskutował z kapłanami i czcicielami bożków, wykazując im głupotę ich zabobonnego szacunku, jaką darzyli martwe przedmioty. Nikt nie mógł odeprzeć jego argumentów, ani zmienić jego zamiarów, lecz przez jakiś czas tolerowano jego stanowczość ze względu na wysokie stanowisko i przychylność, jaką cieszył się zarówno ze strony króla, jak i całego ludu. Mojżesz był kimś wybitnym i nawet Egipcjanie to widzieli i dlatego do czasu tolerowano to, że on trwał przy swojej wierze. Ale musiał w którymś momencie podjąć decyzję. Albo będę faraonem i się poddam i będę najwyższym kapłanem Egiptu i będę czcił te bożki, albo nie. Po śmierci Totmesa II, około roku 1504, kapłani wzięli jego dwuletniego syna, Totmesa III, i uczynili go współrządcą z Hatszepsut. Widzimy tutaj te intrygi kapłanów, dlatego że oni zdawali sobie sprawę, że jak Mojżesz zostanie faraonem, to co zrobi? Pozbawi ich wszystkich przywilejów, zmieni religię, każe wszystkim czcić Boga Hebrajczyków. Oni się tego bali, dlatego robili wszystko, żeby temu zapobiec. Straszyli Mojżesza jak mogli, żeby się poddał, nie poddał się, więc postanowili to dwuletniego syna właśnie Totmesa II, czyli Totmesa III, osadzili na tronie jako współrządcę razem z Hatszepsut, żeby uniemożliwić Hatszepsut przekazanie później władzy Mojżeszowi. Można tu łatwo dostrzec właśnie to postępowanie kapłanów zmierzające do wykluczenia Mojżesza z możliwości zostania kolejnym faraonem. Miał wtedy około 25-26 lat. Także Mojżesz dość długo był na tym dworze egipskim, w tych wszystkich intrygach, ale on miał tam znaczącą pozycję i o tym za chwilę jeszcze będę chciał powiedzieć. W tym okresie, gdy kapłani forsowali będącego małym dzieckiem Totmesa III jako przyszłego faraona, Hatszepsut dokonała czegoś niezwykłego w historii Egiptu. Bo Hatszepsut też widziała, w którą stronę to zmierza.
że kasta kapłańska chce przejąć rządy i po prostu w którymś momencie będzie tak silna, że ją usunie, oczywiście razem z Mojżeszem. Nie wiem, na ile widzicie, ale czym różnią się te dwa pomniki? Tak. To jest ta sama Hatszepsut jako kobieta, a to jest ta sama Hatszepsut jako mężczyzna. Dlatego, że Hatszepsut dokonała czegoś niezwykłego i wzięła sprawy w swoje ręce, widząc te intrygi kapłanów i w którą stronę to zmierza, ogłosiła się sama faraonem królem. Ona już była córką faraona, ale ogłosiła się faraonem jako mężczyzną. Przyjęła wszystkie tytuły króla, zwracano się do niej jako on. Przyczepiła sobie brodę, jej rzeźby z tego okresu ukazują ją jako kobietę ze sztuczną brodą. To jest napis na świątyni grobowej Hatszepsut w Deir al-Bahir w Egipcie. Jej wysokość wzrastała ponad wszystko. Spoglądać na nią było czymś piękniejszym od wszystkiego. Jej kształt był jak Boga, robiła wszystko jak Bóg. Jej chwała była jak Boża. Jej wysokość była piękna, kwitnąca. Prawdopodobnie, ktoś może powiedzieć, że no tu kadzili jej, bo tak wypadało, ale prawdopodobnie Hatszepsut była naprawdę piękną kobietą. I postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Przyjęła tytuł faraona. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że była pierwszą osobą transpłciową w historii ludzkości. To jest fragment, znaczy to jest miejsce grobowca Hatszepsut, jej świątynia grobowa. Ona rządziła w latach 1504-1482. I tutaj po prawej stronie tego wejścia jest pewna ciekawa płaskorzeźba. Ale zanim to, mamy też sprawozdanie żydowskiego historyka Józefa Flawiusza z pierwszego wieku naszej ery. Wspomina on Mojżesza jako generała dowodzącego egipską kampanią przeciwko Etiopczykom. Mojżesz był znaczącą figurą w Egipcie. I znowu w Patriarchach i Prorokach czytamy ciekawą myśl. Monarcha postanowił uczynić swego adoptowanego wnuka następcą tronu. To jest Totmes I, który kazał mordować Hebrajczyków. Jak w bajce historia, ale Bóg tym kierował ewidentnie. Więc młodzieńca przygotowano do objęcia tego wysokiego stanowiska. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. I nawet dzieje apostolskie to poświadczają. Jako przywódca wojskowy stał się dzięki swym zdolnościom ulubieńcem armii egipskiej i powszechnie uważano go za wyjątkową postać. On miał wielkie poważanie w Egipcie, dlatego kapłani przez pewien czas nie byli w stanie pozbyć się, usunąć Mojżesza, bo miał zbyt wielkie wpływy. Oj, tego nie widać zbyt dobrze, ale to jest właśnie płaskorzeźba przy tej świątyni Hatszepsut, która pokazuje żołnierzy egipskich, którzy wracają ze zwycięskiej wyprawy i tu na ich czele człowieka, który nimi dowodzi, który im przewodzi. I prawdopodobnie, być może, nawet prawdopodobnie tym dowódcą jest Mojżesz. Także mamy w tej świątyni Hatszepsut płaskorzeźbę Mojżesza. Wszystko na to wskazuje, bo mamy świadectwa i Józefa Flawiusza, i świadectwo tutaj Ellen White. I historycznie, patrząc na cały obraz tej historii, to wszystko właśnie odpowiada. Przez wiele lat uczeni byli przekonani, że rządy Hatszepsut były pokojowe i nie prowadziła ona kampanii przeciw innym krajom. Współczesne dowody pokazują jednak, że jej generałowie prowadzili wojny w Nubii, Palestynie. Sceny na jej świątyni grobowej przedstawiają kampanię przeciwko Puntowi, pokazując ekspedycję wracającą z małpami, kością słoniową, złotem, wonnościami i różnymi innymi trofeami. Tu są przykładowe akurat zdjęcia z tych grobowców, które znalazłem. Także wszystko wskazuje na to, że Mojżesz był tym ulubionym generałem Egipcjan i najbardziej zaufanym człowiekiem Hatszepsut. W 12 roku panowania Hatszepsut, około 1492 roku przed naszą erą, kapłani dokonali inicjacji 14-letniego wówczas współwładcy Egiptu. On od drugiego roku życia był współwładcą Egiptu, ale kiedy już osiągnął na tyle dojrzałość,
kapłani postanowili nie czekać dłużej i obwołali go właśnie faraonem jako oficjalnego współfaraona razem z Hatszepsut. Przynajmniej 10 lat rządzili wspólnie. Najwyraźniej inny był status współrządcy Tutmesa III jako dwuletniego dziecka, a inny był jako już, można powiedzieć, z ich punktu widzenia dorosłego mężczyzny. Także widać było, w jakim kierunku to zmierza. I prawdopodobnie Mojżesz widział, że dni jego przybranej matki Hatszepsut są policzone, że te wpływy kapłanów są zbyt silne i zwolenników Hatszepsut prawdopodobnie jest coraz mniej. I zdawał sobie sprawę, że w niedalekiej przyszłości sam wraz z nią zostanie wyeliminowany przez Tutmesa III. Zdecydował się więc związać swój los ze swoim ludem, z Izraelitami. I stąd poszedł do Izraelitów i była ta historia z tym, że tego nadzorcę zabił, który gnębił Egipcjanina. I mogłoby się wydawać, skoro był takim potężnym człowiekiem w Egipcie, to co takiego strasznego, że zabił jakiegoś podrzędnego nadzorcę? Przecież jako generał, jako przyszły władca, chociaż to się ważyło, kto będzie przyszłym władcą, mógł sobie pozwalać na takie rzeczy. Ale jednak to stronnictwo kapłańskie z Tutmesem III, oni wiedzieli, że to jest potencjalne zarzewie buntu i potraktowali to jako bunt. Stąd Mojżesz stwierdził, że faktycznie nie ma co szukać dalej w Egipcie, że jego los i tak jest zbyt niepewny i wolał już otwarcie przyłączyć się do ludu Bożego. Hatszepsut umiera, gdy Mojżesz jest w ziemi Midianitów. Kiedy Tutmes III staje się samodzielnym władcą w 1482 przed naszą erą, niszczy wszelkie pomniki, napisy mówiące o Hatszepsut. Pomniki są rozbijane na tysiące kawałków i zakopywane. Na szczęście nie wszystkie mu się udało. Nie wiem, jak to było możliwe, że niektóre się uchowały, ale niektóre się uchowały. Mojżesz ucieka z Egiptu w 1490 roku przed naszą erą w wieku 40 lat, kiedy Tutmes III ma około 16 lat. Udaje się do ziemi Midianitów i tam Bóg znajduje mu rodzinę, tam Bóg osadza go w rodzinie teścia, znaczy tam znajduje żonę wśród kapłana Midianitów Jetry i tam po prostu Bóg układa mu życie i 40 lat oducza go tego wszystkiego, czego nauczył się jako generał egipski i przyszły pretendent do tronu, tego polegania na sobie, i uczy go pokory. Przez 40 lat przebywa w ziemi Midianitów, oduczając się polegania na sobie i swoich zdolnościach, czego nauczył się w Egipcie. Ta ziemia Midianitów była tutaj, więc on jak uciekał, to miał dość spory szmat drogi. Zaszył się właśnie w Egipcie. Mojżesz mógł mieć swoje miejsce w Dolinie Królów, może w Muzeum Kairskim, gdzie przychodziłyby tłumy podziwiać najwybitniejszego władcę Egiptu. Bo co jest ciekawe, Tutmes III został najwybitniejszym faraonem Egiptu. Powszechnie jest nazywany Napoleonem Egiptu. To jest jedna z rzeźb, których jest mnóstwo. Ja może kiedyś, jak będę u was znowu, to podzielę się inną częścią historii związaną z Eksodusem, w której występuje Tutmes III i jego dokonania. Ale przez wiarę, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. I Bóg miał dla niego coś jeszcze lepszego. To jest zdjęcie, które pokazuje fragment z życia Mojżesza. Pamiętacie, co to może być? Jak schodził z góry po spotkaniu z Bogiem, jego twarz promieniała, jaśniała od chwały Bożej. Przebywał w takiej bliskiej obecności Bożej, że aż promieniał, że aż ludzie mówili, musieli, już nie pamiętam, czy jemu kazali zakrywać, chyba jemu kazali zakrywać twarz, że nie mogli patrzeć. I co jest też ciekawe, trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział, i Bóg powierzył mu niesamowitą misję. Został wzbudzony z martwych, o czym mówi list Judy, i przyszedł, żeby pocieszać Jezusa przed jego męką w Jerozolimie. I
Nie wiem, czy jesteście z tego świadomi, jakie oryginalne słowo jest użyte w tekście jednej z Ewangelii, już nie pamiętam w której, bo te opisy się troszkę różnią w różnych Ewangeliach, że i w jednej tylko Ewangelii jest napisane, o czym Mojżesz z Eliaszem rozmawiali z Jezusem na Górze Przemienienia. O Jego śmierci. Jak poczytacie sobie w różnych przekładach, to zobaczycie, że jest różnie to słowo jest oddane. Greckie słowo, które tam jest użyte, to exodus. Rozmawiali o jego exodusie, o jego odejściu. Oczywiście tłumaczę, żeby to zrobić bardziej zrozumiałym, dodali tam śmierć, bo taki był sens tego odejścia, ale jest tam użyte słowo exodus. Także Pan Jezus miał przed sobą pewną drogę, którą wcześniej szedł Mojżesz. I Mojżesz był tym, który pocieszał Jezusa, że warto, Panie Boże. Warto, Panie Jezu, tą drogą iść. A to wszystko dlatego, że trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. I tego wam z całego serca życzę i sobie. Amen. Amen.